Cześć, witajcie, z tej strony Grzyb, jesteśmy w Info Music. Mamy dzisiaj dla Was niebanalną rzecz, a mianowicie jest to wzmacniacz Igniter Rebel. Jak słyszycie, jestem dzisiaj, trochę mnie zatkało. W momencie, kiedy przyjechał do nas Rebel, nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Brzmienie podobało mi się z tego, co słyszałem w internecie. Przyjechał wzmacniacz, podłączyliśmy go, pograliśmy i zaraz słyszycie, jak to wszystko wyszło. Firma Igniter jest firmą amerykańską, produkuje wzmacniacze w Kalifornii. Moje zainteresowanie wzbudziła firma taką demonstracją na YouTubie, gdzie pan Bob Bradshaw zmontował zestaw oparty o wzmacniacz Igniter. Ten wzmacniacz na tyle intrygująco dobrze brzmiał, że zapragnąłem przetestować ten wzmacniacz, pokazać go również Wam. Okazało się, że bardzo fajnie, ponieważ mamy przedstawiciela tych wzmacniaczy w Polsce. Wzmacniacz przyjechał na początku, wielka niewiadoma, jak to będzie brzmiało, czy fajnie, czy nie fajnie, dużo opcji niespotykanych w innych wzmacniaczach. Przetestowaliśmy, wypadło bardzo fajnie, zresztą to zaraz usłyszycie. Ciekawe brzmienie, jeżeli chodzi o przesterowany kanał, bardzo dobre brzmienie czystego kanału. Generalnie świetnie wypada w naszych testach. Jest to wzmacniacz 30W, od razu wersja combo, także na głośniku 12-calowym w pełni lampowy wzmacniacz dwukanałowy. Co dalej? Na każdym kanale osobna regulacja barwy. Ciekawostki, jeżeli chodzi o ten wzmacniacz, to regulowany reverb na każdym kanale. Następna rzecz to jest tak zwana opcja tube mix, czyli umieszczone we wzmacniaczu są dwie pary lamp 6V6 i L84, pomiędzy którymi możemy przełączać sobie, nawet nie tyle przełączać, co potencjometrem ustawiać nasycenie pracy jednej lampy, jednej pary lamp i drugiej pary lamp. Możemy sobie używać ich razem, możemy używać tylko L84 i tak dalej. Następną rzeczą, jaką mamy na każdym kanale, mamy podbicie wysokich częstotliwości oraz przełącznik Tight, który wzmacnia przesterowanie kanału, robi go bardziej skompresowanym. Rzecz, o której do tej pory jeszcze nie wspomniałem, na każdym z kanałów mamy możliwość wybrania sobie potencjometrem pracy końcówki mocy, czyli poziomu pracy końcówki mocy od 1 do 30 W. Ma to znaczący wpływ na dynamikę. No, w nowych wzmacniaczach, takich elitarnych konstrukcjach, spotyka się zastosowanie tak zwanego atenuatora. I to właśnie zostało zastosowane w Rebelu. Zaletą tego typu rozwiązania jest to, że możemy ustawić sobie różne prace na różne prace końcówki mocy na dwóch kanałach, czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby nasz przesterowany kanał był mocno zwarty, bardzo skompresowany, wtedy możemy ustawić sobie niskie ustawienie pracy końcówki mocy, a jeżeli chcielibyśmy jednocześnie, żeby czysty kanał był mocno dzwoniący, miał pełną barwę, wtedy końcówka mocy będzie działała na wyższych ustawieniach. Przy dzisiejszym opowiadaniu muszę posługiwać się instrukcją, ponieważ tak dużo opcji zostało zawartych w tak małym opakowaniu, że co chwilę tylko zerkam, żeby niczego nie pominąć. Trzy rzeczy, o których jeszcze nie powiedziałem. Tak jak już mówiłem o reverbie, jest regulowany na każdym kanale. Możemy sobie ustawić dowolną wartość delaya również przez pokrętło. Ciekawostką jest to, że reverb posiada opcję spillover. Czyli spillover to jest nowa rzecz we wzmacniaczach, a oczywiście znana już w studiu. Jeżeli chcemy, żeby nasze dźwięki, które gramy, wybrzmiały razem z reverbem,
to potrzebna jest właśnie taka opcja. Nawet jeżeli wyłączymy reverb, te dźwięki, które zostały zagrane, nadal wybrzmiewają, także on naturalnie wygasa sobie bez obcięcia dźwięku. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest pętla w wzmacniaczu, która jest buforowana. I jeszcze trzecia rzecz, i tu muszę zerknąć. Aha, no właśnie, tak zwany silent mode, czyli możemy nagrywać sobie dźwięk wychodzący ze wzmacniacza bez słyszenia go z głośnika. Czyli w momencie, kiedy na przykład rodzina śpi, a chcemy sobie szybko nagrać kilka fajnych akordów, nie ma problemu, możemy to zrobić. Jest wyjście, które posiada symulację głośnika. Krótko o panelu. Panel oczywiście możemy regulować sobie dwa kanały osobno i może od prawej strony opiszę, jakie opcje się pojawiają. A więc oczywiście gniazdo wejściowe standardowo. Następnie na panelu mamy przełącznik channel. Używamy go w momencie, kiedy nie chcemy używać foot switcha, ale wiadomo, w sytuacjach, kiedy gramy live, używamy dwóch kanałów, jest foot switch w komplecie, nie ma problemu, działa super. Dodatkowo na foot switchu możemy oprócz przełączania kanałów włączać i wyłączać reverb. Następna rzecz to są gałki regulujące pierwszy kanał. Pierwszy kanał, czyli standardowo volume, bass i treble. Tutaj bez regulacji środkowych częstotliwości, ale możecie mi zaufać, że tego nie brakuje w brzmieniu. Bardziej takie może vintage'owe podejście. Następnie pojawiają się przełączniki Bright i Tight, o których już wspomniałem na początku. Bright podbijający wysokie częstotliwości i Tight, który ścieśnia, bardziej kompresuje ten kanał. W przypadku brzmienie, oczywiście chciałem powiedzieć, w przypadku kanału pierwszego może to służyć uzyskaniu na przykład takiego vintage'owego przesteru. No i oczywiście drugi kanał, tutaj dodany mamy jeszcze gałki middle i gain. Oczywiście middle do średnich częstotliwości, gain, jak wiadomo, poziom przesterowania dźwięku. Oczywiście również przełączniki bright i tight. I przechodzimy do kolejnych pokręteł, mianowicie są to pokrętła opisane CH1, CH2, czyli oczywiście channel 1, channel 2. Możemy sobie ustawić tutaj poziom pracy końcówki mocy od 1 do 30 W. Uważam, że znakomite rozwiązanie, jeżeli będziecie mieli tylko okazję, przetestujcie sami. Następnie pokrętło Tube Mix. Pokrętło, którym możemy wybrać sobie, jakie lampy na końcówce mocy będą pracować. Wybieramy sobie pomiędzy L84 a 6V6. Są to zbliżone charakterystyką lampy do lamp L34 i 6L6. Wiadomo, najbardziej popularne lampy na rynku. Możemy tutaj wybrać sobie, co prawda jest to delikatna, dość mało słyszalna może dla niewprawionego ucha, ale dla fanatyków brzmienia dość słyszalna opcja, jeżeli chodzi o wybór charakterystyki. L84, bardziej brytyjski charakter, 6V6 to jest przester, który jest nieco bardziej lejący. Następnie przełącznik Play, Standby, Silent Record, czyli w środkowej pozycji Standby do góry, żeby włączyć, żeby grać, i Silent Record, tak jak już mówiłem na początku, możemy sobie nagrywać z symulacją głośnika. Z tyłu tradycyjnie oczywiście wejście i wyjście pętli efektów, jak już wspomniałem, jest to buforowana pętla, wyjście Record Line Out, dwa potencjometry regulujące nasycenie reverbu i włącznik zasilania. Jeżeli oglądaliście poprzednie testy, wiecie doskonale, że strasznie surowo podchodzę do wzmacniaczy. Nic mi się nie podoba. Egnatel może być tutaj jakby wyjątkiem, no ale wyjątek potwierdza regułę. Od samego początku, kiedy tylko usłyszałem na YouTubie, jak ten wzmacniacz brzmi, stwierdziłem, że muszę go koniecznie przetestować. Na początku niepewność, oczywiście, jak to z lampami, pierwsze włączenie musi się rozgrzać, nie wiadomo, co będzie się działo później. Przetestowany został na próbie, w domu, no, w studiu również. Myślę, że sprawdził się znakomicie w każdych warunkach. Może jeszcze nie zagrał koncertu, ale kto wie, może uda się jeszcze na nim coś zagrać. Co mogę powiedzieć? Świetne rozwiązanie, 30 W do studia, na próbę, do grania na scenie. Wszystkie opcje w jednym wzmacniaczu.
Szczerze polecam.